Witam Państwa serdecznie, nazywam się Michał Budzyński. Jestem studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku informatyka, ekonomia i zarządzanie. Fotografią zajmuję się od około 6-7 lat. Zacząłem jako nastolatek i w obrębie tematów, które mnie interesowały, zawsze przewijał się krajobraz i przyroda. Wybrałem fotografię przyrodniczą, ponieważ mieszkałem w Bielsku-Białej, miasta otoczonego w zasadzie z każdej strony górami i bardzo zielonego. Od zawsze przyroda przewijała się jakoś w moim życiu. Tak naprawdę miałem bliżej do lasów, góry niż do centrum miasta. Chciałem to jakoś oddać w swoich fotografiach, oddać piękno tego świata, coś, czego ludzie mieszkający w mieście nie są w stanie dostrzec. Przede wszystkim nie istnieje żadna recepta na idealne zdjęcie. Gdyby takowa istniała, to zostalibyśmy ze swoimi idealnymi zdjęciami, nie byłyby one już niczym specjalnym, więc to samo z siebie wyklucza. Natomiast jeżeli chodzi o moje podejście, to przede wszystkim w fotografii krajobrazu bardzo ważne jest światło. Zazwyczaj robię zdjęcia o poranku lub o zachodzie słońca. Słońce jest najniżej i światło wydobywa wszystkie cienie, faktury i daje bardzo ciepłą barwę. Również wszelkie zjawiska typu mgła, jakaś rosa zdarzają się raczej o poranku niż w południe, więc dodatkowo możemy otrzymać bardzo ciekawe warunki fotograficzne w przypadku krajobrazów. Często też zwracam uwagę na kompozycję oraz bardzo istotne dla mnie jest podejście, oryginalne podejście do tematu, kreatywność. Ponieważ zdjęcie, które w sposób niekonwencjonalny przedstawia dany temat, który został fotografowany milion razy, już prezentuje jakąś znacznie większą wartość. Sam staram się patrzeć na to, co widzę, to, co mnie otacza, zupełnie inaczej, w inny sposób niż zrobiłby to przypadkowy przechodzień w wielkim mieście. Staram się dostrzegać jakieś zasady, jakieś wzory, kompozycje, które są wszędzie wokół nas w przyrodzie, ale które tak naprawdę bardzo ciężko zauważyć. Fotografując przyrodę udaję się głównie w miejsca w Polsce. I zwykle są to parki narodowe. Bardzo cenię sobie Sowiński Park Narodowy. Jest to park nad naszym Morzem Bałtyckim, który charakteryzuje się tym, że spotykają się tam trzy żywioły. Powietrze, ziemia i woda. Powietrze w postaci bardzo silnego wiatru, który przemieszcza żywioł ziemię, czyli ruchome piaski. Przesuwają się one co roku o jakieś parę metrów i prawdopodobnie za kilkadziesiąt lub kilkaset lat przemieszczą się poza granice naszego kraju. Z kolei woda to jest oczywiście Morze Bałtyckie. W tym rejonie jest bardzo wiele ciekawych możliwości dla fotografa przyrody, fotografa krajobrazu, ponieważ otoczenie zmienia się całkowicie. Z każdą minutą przez ten wiatr krajobraz wygląda zupełnie inaczej. Miałem okazję być na paru wyjazdach zagranicznych, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie oczywiście z przyjemnością sięgnąłem po aparat fotograficzny. Miałem okazję uwieczniać na zdjęciach wulkany, góry, rzeki, jeziora, lasy tropikalne. Nie jestem wielkim fanem technologicznych rozpraw na temat sprzętu, ale uważam, że każdym aparatem można zrobić dobre zdjęcie, zwłaszcza fotografii krajobrazu, pod warunkiem, że aparat nas nie limituje. Czyli przykładowo, jeżeli chcemy wykonać zdjęcie rośliny, ma tę opcję makro lub posiadamy obiektyw do zbliżeń. Natomiast w przypadku fotografii zwierząt lub ptaków oczywiście potrzebujemy nieco bardziej szybkostrzelnego aparatu. Jeżeli chodzi o ogniskowo obiektywów, większość swoich zdjęć wykonałem najprostszym obiektywem dołączanym w zestawie do aparatu, czyli Nikkoren 18-70. Oczywiście obowiązkowo w mojej torbie znajduje się obiektyw o długiej ogniskowej, czyli 80-200 lub nawet 300 mm stałoogniskowy. Ponieważ wbrew powszechnej opinii do krajobrazów taka długa ogniskowa jest bardzo przydatna. Potrafi nam odizolować pewien fragment, na przykład gór, skał na tle całego otoczenia. W przypadku akcesoriów nie korzystam za bardzo z różnorakich ofert, ale zawsze staram się mieć przy sobie filtr neutralny szary, który pozwala na wydłużenie ekspozycji. Dzięki temu krajobraz wygląda zupełnie inaczej. Obowiązkowo fotografuję również przy użyciu statywu, ponieważ eliminuje on drgania i pozwala na ustabilizowanie kadru, wybranie takiej kompozycji, którą chcemy osiągnąć. Myślę, że fotograf powinien korzystać z dobrodziejstw, które oferuje nam obecna technologia. Ja przykładowo, wybierając się w nieznane miejsce, bardzo często obserwuję mapę w programie Google Earth, gdzie mogę zobaczyć zdjęcia innych ludzi z całego świata, otagowane geograficznie i przypisane konkretnemu miejscu na mapie.
Bardzo ważne jest, żeby posiadać własną stronę autorską w internecie lub chociażby miejsce, gdzie można obejrzeć tylko i wyłącznie pracę danego autora, czy w tym przypadku wasze. Może to być prywatna strona z prywatną domeną, może to być strona na Facebooku, może być na Flickr, może być na innych portalach. Oraz przede wszystkim warto wyjść z tą stroną, z tą wizytówką do innych ludzi, pokazać swoim znajomym, paru znajomych znajomych, może do galerii, postarać się o występ. Zacząłem w zasadzie od wysłania zdjęć na największy konkurs fotografii przyjęcia na świecie, BBC Wildlife Photographer of the Year. Przez 4 lata z rzędu udało mi się tam być nagrodzonym, co uczyniło mnie najczęściej nagradzanym Polakiem w tym konkursie w całej prawie 50-letniej historii. Z powodu tych osiągnięć oraz innych konkursów zagranicznych udało mi się dotrzeć do różnych galerii, muzeów z własną wystawą, która krążyła po całej Polsce oraz również za granicą. Myślę, że od czegoś trzeba zacząć, a później wszystko samo się potoczy. Fotografom mogę polecić najpierw naukę teorii, a później przejść do praktyki. Przede wszystkim trzeba umieć zasady, żeby wiedzieć, jak je potem łamać. Trzeba robić zdjęcia, nie próżnować, bo im częściej wyjdziemy zrobić dane zdjęcie lub jakiekolwiek zdjęcie, tym więcej tych zdjęć nam się uzbiera i na przykład po roku wyjść co tydzień, zakładając, że zrobimy jedno dobre zdjęcie tygodniowo, będziemy mieć około 50 naprawdę świetnych fotografii. W przypadku natomiast, jeżeli wyjeżdżamy na zdjęcia raz do roku, bardzo ciężko uzbierać całe portfolio. Warto się też wzorować na najlepszych fotografach, na mistrzach w danym gatunku, podglądać ich pracę, może również porozmawiać w dobie dzisiejszej cyfryzacji. Łatwo skontaktować się z daną osobą przez internet lub chociażby zadzwonić.